Marszałkiewicz, DKS Pali 8 na gali, KSW87, a za zwycięzca swojego pojedynku Dawid Kareta. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, no przede wszystkim gratulacje, szybka robota. No oglądałeś się Tobiasza, pomyślałeś sobie, nie no, ja tak długo się nie będę męczył. Nie, właśnie nie, no oglądałem się kolegi, jedynie tak słyszałem pobieżnie o przebiegu walki. Bardzo mu też gratuluję. Przepraszam, ale ledwo po walce. No, mieliśmy pojedynek na spokojnie rozwiązać, punktowo, wiedząc, że chłop jest naprawdę silny, mocny, twardy i będzie mocno, mocno par do przodu. Dziękuję. Mocno par do przodu, także no, nawet się nie zastanawiałem, gdzieś tam moje ręce gdzieś tam trafiły parę razy, gdzieś tam chyba wyrównane było z początku rundy. Nawet nie wiedziałem, że kurczę, tak szybko to gdzieś tam miało miejsce. Potem widziałem, że coś się mi zaczyna chować. No i zaryzykowałem, gdzieś tam więcej tych uderzeń zaczynałem stosować. Gdzieś tam już tak, nawet takie latające kolano, pamiętam, że gdzieś tam z rozbiegu rzuciłem. Ale bardziej to tak kontrolnie, nawet nie miało to na miejsca, żeby to weszło, tylko tak chciałem sprawdzić w ogóle jego reakcję. Co on, czy jest zwinny, szybki na to, odpowiem i zaraz, czy... Czy, a tu się skulił, no i już wiedziałem, że gdzieś go w kozidołek zapędziłem, no. No było widać, że tak niepewnie uderzałeś tego, tak jakby badałeś, czy to ma sens, czy nie. No tak, tak to właśnie było, no. Słuchaj, w takim razie pierwsza rzecz też bardzo ważna, od czego może powinniśmy zacząć, no to debiut dla KSW, tak naprawdę przed swoją publicznością, olbrzymi mieliście doping, no nie ma w ogóle co gadać. Jak ten stres udało się opanować? No, stresu nie było akurat, gdzieś tam... Może nie jestem jakiś tam strasznie doświadczonym zawodnikiem, ale gdzieś tam swoje walki amatorskie przeszedłem, zawodowych też parę, także no nie lubię, znaczy może źle powiem, nie lubię bicie, nie chcę tego powiedzieć jakby przed swoją publicznością, bo czuję wtedy wielki taki stres, że muszę to zrobić, muszę tak naprawdę, a... Chcę to zrobić dla nich jak najlepiej. Wolę gdzieś dalej się bić, aczkolwiek kurczę, no cieszę się, że się przed swoją publicznością udało to zrobić i, że tak powiem, ten doping odwdzięczyć się za to, że w ogóle tutaj przyszli i że oglądali moją walkę. To jego siła, o której wspomnieliśmy przed walką. Wiadomo, że dobrze chwyta, że potrafi obalić, że potrafi wynieść, że ta siła jest. Czułeś w którymkolwiek elemencie walki, że ta jego siła jest jakby, no może być z nią problem i lepiej nie wchodzić w zwarcie? Miałem to cały czas z tyłu głowy, dlatego taka nasza była taktyka, żeby w ogóle nie wdawać się gdzieś tam, cały czas trzymać ten dystans, cały czas mieć daleko biodra odsunięte, czekać na te sprowadzenia jego, uciekać przed nimi, cały czas chodzić na boki. No ale gdzieś tam jakoś tak nie było czuć tej mocy jednak. W skali od 1 do 10 jak jesteś zadowolony z debiutu dla KSW? Na razie nie przyszło to do mnie jeszcze do wiadomości. Aczkolwiek no w ogóle cieszę się, że tu jestem, bo mega fajna atmosfera. Mega wszyscy mili, sympatyczni i tacy wdzięczni do roboty, którą wykonujemy sportowo. Także... Tyle, no. Cieszę się bardzo. W takim razie co, no mi pozostaje jeszcze raz pogratulować. Dziękujemy, bo zrobiliście karta wstępna naprawdę dowiozła, oby karta główna dowiozła też. Dziękuję bardzo za wywiad, gratuluję. Dziękuję bardzo.